po raz drugi miło mi powitać Państwa w imieniu dyrekcji Zespołu Szkół Plastycznych imienia II Kenara w naszej galerii szkolnej Struk. Jesteście Państwo uczestnikami wystawy poświęconej historii i współczesności polskiego lutnictwa. 88 lat szkolnictwa polskiego skłania do refleksji. Wydaje się, że 88 lat to sędziwa staruszka, ale tak nie jest. Ten sekret długowieczności lutnictwa i szkolnictwa lutniczego to przede wszystkim duchowa młodość nas wszystkich, nauczycieli, absolwentów i uczniów. Zjawisko, jakim jest ta szkoła, to przede wszystkim relacja nauczyciel-uczeń. Słyszeliśmy przed południem w referatach najwięcej właściwie o tych relacjach szkolnych, tych początkach nauczania tego trudnego przedmiotu, jakim jest lutnictwo. Ta relacja jest ważna, ale ważne też jest kształcenie. Kształcenie ze świadomością tego, że lutnictwo to jest sztuka interdyscyplinarna. I to nie tylko te dziedziny sztuki, ale też i inne przedmioty, takie jak akustyka, wytrzymałość materiałów. Także lutnik musi być gruntownie przygotowany. Tutaj na tej wystawie widzicie Państwo, że nasi uczniowie przygotowani są z rysunku, malarstwa, z rzeźby, z projektowania. I to im pomaga we własnej twórczości. Ale przede wszystkim pokłon należy się tym trzem osobom, których instrumenty znalazły się na tej wystawie. Pan Panównik, pan Bednarz i pan Marduła. To oni przecierali szlak, a wiemy, że tworzenie tej drogi jest bardzo trudne. Oni to robili w sposób doskonały, godny i skuteczny. Także chylę pokłon przed tymi trzema instrumentami i przed tymi trzema osobami, które miały tak duży wpływ na rozwój naszego lutnictwa. Proszę Państwa, co już? Za mną na ekranie widzicie Państwo zdjęcia z naszej wystawy, z wystawy naszej pracowni. Miały być te terminy zsynchronizowane, ale niestety nie udało się, także prezentujemy tylko zdjęcia. Wystawa odbyła się w sierpniu w Czerwonym Dworze i głównie była poświęcona twórczości Franciszka Marduły. Teraz o parę słów poproszę pana dyrektora Cukra, świetnego rzeźbiarza, który też inspirował się wielokrotnie pracą nas, lutników. I parę tutaj właśnie są malutkie realizacje, ale właśnie dotyczące tematyki lutnictwa. Dzień dobry Państwu. No co ja mogę dodać? No tylko tyle, że tutaj się spotkali młodzi ludzie i ci, którzy ich uczą i te pokolenia, które są jakby tymi filarami w czasie. Ale co ich łączy? No właściwie łączy ich ta dusza. Właśnie w każdym tym instrumencie jest dusza dobrze usadowiona i ona gra i mam nadzieję, że będzie grać dalej nam wszystkim. I to jest ważne. No też się cieszę, że tutaj przyszli na tą wystawę miłośnicy lutnictwa, muzyki góralskiej czy muzyki klasycznej. Jednak piękno skrzypiec, ja powiem szczerze, że mam bardzo słabe słuchy, ale jestem zakochany jakby w tym świecie i dobrze się tu czuję. I
I również Państwu tego samego życzymy tu w naszej szkole, ponieważ ta szkoła no, chyba wszystko robi, żebyśmy się dobrze czuli, żebyśmy się czuli taką jedną wielką rodziną. I, no chyba o to chodzi. No. Dobrze. Życzę dobrego, miłego spotkania. Kuratorem wystawy jest mój ulubiony kolega Stanisław Marduła. Dziękuję mojej ulubionej koleżance. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór koleżanki i koledzy, absolwenci i koledzy ze szkolnej ławy. I to tak mniej więcej, tak jak widzę po Was, to jest pół na pół. Z połową chodziłem do szkoły, a z drugą połową przychodziłem do szkoły. Słuchajcie, moi drodzy, wystawa ma charakter dość niecodzienny i w ogóle jest niecodzienna, bo no, albo inaczej, jest codzienna, bo będzie trwała albo trwa tylko jeden dzień. Niestety ze względu na technicznych i organizacyjnych, to znaczy część instrumentów musi być, jest odbierana przez twórców, którzy przywieźli specjalny instrument na tą wystawę. Następnym razem, być może kiedyś w podobnej konfiguracji ta wystawa powstanie. Wystawa prezentuje dorobek, przedstawia instrumenty głównie pochodzące ze szkolnego archiwum. To są instrumenty, te malutkie fidele, te skrzypce tutaj, połówki, jak i większość instrumentów tych historycznych, czyli gamby i lutnia, prezentowane na tym takim stojaku z tyłu. Ale najważniejszymi instrumentami, tak jak już tu Ala powiedziała, są te trzy instrumenty, czyli instrumenty pana Pamównika, Bednarza i ojca, czyli Franciszka Marduły. Pytano mnie, dlaczego nie ma podpisów. To nie z lenistwa, ale to jest grono, któremu podpisy są niepotrzebne. My się doskonale znamy i wystarczy jeden czy dwa rzuty, okiem jednym i drugim, prawym i lewym i doskonale wiemy, kto to robi. Warto się przyglądać instrumentom w ogóle wszystkim i uświadomić sobie jedno, oglądnąć dobrze ten instrument tutaj za panem Januszem, te skrzypce, połóweczki, które były wykonane przez kolegę z klasy Jaśka Łacka-Juska Pieczaka w 1956 roku w drugiej klasie, jaki był poziom wtedy nauczania i poziom technicznego wykonania w tych latach i chociażby instrumenty te, które są pochodzą z Nowego Targu, właśnie kwartet lutni, czy nie lutni, tylko kwartet wiol da gamba, jedna z wiol da mor, bo druga wykonana jest już tutaj w szkole. Przepaść ogromna, techniczna, a ja już nie mówię, nie chciałbym porównywać z instrumentami waszymi, absolwentów, już twórców, dojrzałych lutników, które też są prezentowane na wystawie. Rzeczą charakterystyczną na wystawie są rysunki. To są rysunki, które popełniali moi uczniowie w latach poprzednich na lekcjach zarówno projektowania, jak i na warsztatach, mówiąc popularnie, czyli na specjalizacji artystycznej. Ktoś by powiedział, no ale to w zasadzie tutaj no, na tych rysunkach nic nie ma. Ja chciałem przedstawić, pokazać tutaj Wam, Państwo Szanowni, drodzy koleżanki i koledzy, jaki jest proces twórczy dochodzenia do ostatecznego modelu. To nie zaczyna się, tego się nie da zrobić w sposób, o, siadam i rysuję. To jest proces naprawdę długotrwały, żmudny i wymagający w tym momencie bardzo dużego wysiłku intelektualnego. Później, jak już model jest zrobiony, szablon można zrobić, szablony wykreślone, to nie pozostaje nic innego, jak odrzucić to, co niepotrzebne, skrzypce gotowe, czapówka czy wiolonczela.
Są to również na tym, wśród tych rysunków są też rysunki, tak jak tutaj te kolorowanki, powiedzmy sobie, propozycje lakieru, które uczniowie wykonywali w czasie dwuletniego takiego seminarium albo plenerum lotniczego, które organizowałem 3 i 4 lata temu. Z tych projektów, które tutaj widzicie, jeżeli chodzi o uczniów, jeden instrument został wykonany na pracę dyplomową i to jest instrument bliźniaczy do tego, który tu ja zacząłem robić, taki dość mocno, powiedzmy sobie, obcięty i wypukły, tutaj koło waszej lewej strony. To jest model, to nie jest mój model, pozwolono mi wykonać instrument drugi, znaczy uczennica zgodziła się, że ja będę wykonywał na jej modelu drugie skrzypce. I dziękuję serdecznie za to, bo chcę też zobaczyć, tamte bardzo dobrze zabrzmiały, zobaczymy jak będą brzmiały te. Są tu na wystawie instrumenty również wykonane według własnego modelu z zasobów, jak to się mówi, historycznych, czyli archiwalnych, instrumenty Kuby Topora, Karoliny Woźniak, ale to nie, one nie są lotniczkami, i Magdy Koziak, a jak dzisiaj to się tak modnie nazywa freestyle, reprezentuje Robert Różak z Tomaszem Panufnikiem. 100 lat później albo 100 lat wcześniej instrument Michała Różaka koło między Michałem Pajurkiem zawarto na Panufnika tutaj. Co ja bym... Nie chciałbym was zanudzać. Oglądajcie, jeżeli są pytania, to serdecznie proszę. Proszę. No przegrać byście mogli, a nie ma styczu. Dziękuję i życzę miłego oglądania. Poprosiła jeszcze o zabranie głosu pana Jerzego Jędrysiaka, naszego radnego, znanego grafika, przyjaciela szkoły, absolwenta naszej szkoły. To znaczy tak. Ulubiona pani dyrektor moja i ulubiony mój przyjaciel Stanisławie. Tak, rzeczywiście za każdym razem ze wzruszeniem przychodzę do pięknie wyremontowanej szkoły. A to przy okazji wystaw, które no, dosyć często tu się pojawiają, są nie tylko interesujące dla uczniów Szkoły Kanara, którzy mogą jakby doskonalić swoje umiejętności w zetknięciu z tym, co prezentują ludzie zaproszeni z zewnątrz. Proszę Państwa, wystawa jest piękna. Ja tu się przyglądam tym rzeźbiarskim takim cudom, te główeczki takie, no, jestem zauroczony. Tu oczywiście wybrałem sobie niezwykły instrument. Ja bardziej patrzę na szatę graficzną i tu jestem zachwycony tym delfinem. Nie wiem jak to jest, bo to Staszek jest fachowcem przy graniu, ale przepięknie to robota. Także no, będę wam osobiście jeszcze kadził za chwileczkę. Dziękuję szkole, że tak często właśnie organizuję spotkania z wielką sztuką. Bo to, co tutaj prezentują te instrumenty, dla mnie to jest najwyższy poziom rzemiosła, artyzmu, no i pewnie muzyki, no bo nie robi się instrumentów jako dekoracji, tylko instrument ma służyć muzyce. Także Ala, dziękuję ci bardzo. Troszkę zaskoczenia mnie wzięłaś. Moja ulubiona. Dziękuję bardzo. Poprosimy może jeszcze prezesa Związku Polskich Artystów Lutników, pana Marka Pielaszka, chociażby po to, żeby opowiedział nam o tym ważnym instrumencie. Ja mogę dodać, już tyle było powiedziane, że co by powiedzieć, że nie wszystko.
To jest instrument Tomasza Panusznika, szczerze mówiąc, nie pamiętam teraz, bo o ile pamiętam, z 1930 roku, zbudowany przez niego, to oryginalny instrument poza strunociągiem, który niestety był w tym instrumencie inny. Ja zrekonstruowałem ten strunociąg i postawił strunociąg. Tak jest, można powiedzieć, w bardzo dobrym stanie zachowany ten instrument. I całkiem, według mnie, całkiem przyzwoicie brzmi, możemy dzisiejszego ewentualnie wypróbować. Także jest to dowód na to, że kształty, które gdzieś są wprowadzane inne niż klasyczne, nie mają aż tak dużego wpływu na brzmienie instrumentu. To znaczy, może być, na pewno mają wpływ na charakter tego brzmienia, ale nie jest powiedziane, że taki instrument zbudowany inaczej niż klasycznie nie będzie brzmiał. Także tutaj zachęcam też do eksperymentów kolejnych. Także no, którzy mu gratulacje dla uczelni i podziękowania jeszcze raz dla Was, że kształcicie członków związku i mam dzięki nim, no, ten związek nasz może jeszcze parę lat poistnieje. Dziękuję. Parę dziesiąt. Dziękuję bardzo. Czy może ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? To bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Zapraszam na skromny poczęstunek i miłych wrażeń. Dziękuję bardzo. Wykonałem w roku 1983. To była taka szczególna okazja, dlatego że w tym roku właśnie w Poznaniu obchodziliśmy 10. rocznicę założenia szkolnictwa lutniczego. I to był instrument na wystawę związany właśnie z tą 10. rocznicą szkolnictwa. Nazwę tego instrumentu odzwierciedla wersja niemiecka Tanzmeistergeige,
czyli instrument dla nauczycieli tańca. To był. To jest akurat szczególny, taki ozdobiony, ale te instrumenty są instrumentek, miały wąski korpus i one były trzymane w ślubicie. Jak on potrzebował, to brał ten instrument w rękę, tak, smyczek miał też i podgrywał tam tym, którzy tańczyli. Tak, oczywiście.